Ja może nie jestem najlepszym czarodziejem, ale dzisiaj pokażę wam możliwe, że najlepsze magiczne gadżety. Ty masz różdżkę? To jest taka, wiecie, różdżka budżetowa. Zacznijmy od tego, wygląda niebezpiecznie, prawda? Tak. Wiem, jak wiemy, niektórzy mają głębokie gardło i możliwe, że ja też mam głębokie gardło. Przetestujemy to w tym momencie. Uważaj, bo to może mnie skrzywdzić. Możesz komentować coś, jak chcesz w trakcie. Okej, postaram się, jakby Kuba tylko, ale naprawdę, nie zrób sobie krzywdy. Okej, to wygląda przerażająco. To masz to tak gdzieś tu? Dałeś radę. Wow, nie spodziewaliście się tego, co? Obśliniony nóż. I pokażemy, jak to działa, wyjaśnimy, ale to nie teraz, to pokażemy wam potem. Więc teraz przenosimy się do kolejnej osoby i potem to wrócimy. Dobra, Szumi, wyciągnij dłoń. Dobra. No mamy tak, mamy woreczek. W woreczku są aktualnie karteczki. No i możesz pokazać widzowi, że to są różne cyferki. Patrzcie, są różne cyferki. Oj! Padła jedna. Wezmę, żeby nie było. Dobra. Są różne, widać, że są różne, widać. Dobra. I teraz możesz włożyć z powrotem. Uwaga, wkładam. Nie ma. Są w środku. Teraz wyciągnij jedną cyfrę. Nie pokazuj mi, tylko pokaż widzom. Dobra. I zostaw się dla siebie. Dobra. Możesz pomieszać sobie spokojnie. Mieszam. Dobra. Mam chyba jedną. Mam jedną. Okay. No. Pewnie patrzę. Pokaż. Troszkę przycięta. Ale widać? O kurde. Widać? Dobra, tak, widać. No dobra. Teraz ja odgadnę, co wybrałeś. Nie. Tak. Po tym, jak jestem ubrany? Tak. Wydaje mi się, że coś z okiem? Może? Chyba tak. 47. No, jak to zrobiłeś? Stary, magia. A ja wiem. Dowiemy się potem. Kolejna sztuczka. Wyczarowałem takiego pięknego przystojniaka. Nieźle, co? Ale to nie wszystko. Mam opakowanie. I opakowanie jest puste. Puste, jak czyjaś głowa. Właśnie. I zaraz nie będzie, bo ta ręka. Tak? Ta ręka. Ta ręka. Ta ręka. A może też ta ręka? No nie wiem. Ale teraz ta. Teraz ta ręka. Zanurzy się tutaj. Aha. I coś postara się wyciągnąć. Musisz powiedzieć magiczne słowo. Szybrabarabkusku! Czekaj, nie tak szybko. Dobra, jeszcze raz, poczekaj, czekaj. Kubidubidububa! Ej, coś działa, no. Mów więcej. Spypupuskurskur! To jest niesamowita magia! Trzymaj. A co to jest? Myślicie, że to już koniec. Nic bardziej mylnego, patrzcie. Trzymaj. Wow. I myślicie, że to już koniec. Nic bardziej mylnego, bo patrzcie na to. Ej, stary, możesz mi wyjąć tam, nie wiem, samochód? I myślicie, że to już koniec. I macie rację, to już koniec. Ale nie zła sztuczkę, co? No, fajny, jak ty to zrobiłeś? Zaraz to powiemy. No dobrze, czas wam pokazać. Jak to działa? Kto by się spodziewał? Ja to chciałam ładniej pokazać, chciałam to pokazać w ten sposób. O kurwa! Cena? 69 zł. Jak oceniasz ten gadżet? Ja mam za to max 39. Wygląda trochę biednie, ale działa. No serio, też bym za to maksymalnie, nie wiem, 40 zł. Uwaga, teraz zrobimy czary mary i pokażę nam nową rzecz. Czary mary. Hokus pokus. Twoja stara to for focus. Patrz, a widzisz, nie mogę próbować, a i tak pykło. Ale jesteś czarująca, Wiki. Pokażesz, jak to działa? Dam ci do tego ten pomidorka. Dobra. Niby takie zwykłe pudełeczko, nie? Pusto, nic nie ma. Pomidor, prawdziwy pomidor. Spróbuj. Uwaga. Ja zatrzymam magiczną różdżkę. I teraz co trzeba zrobić? Czary mary. Au, nie w palec! Mary. Patrz, już ten mój palec już jest uszkodzony. To na koniec nie, odcinka, na koniec odcinka wróci ten paznokieś tutaj. Nie ma! Wow, gdzie jest mój pomidorek? Tego ja się dowiecie wiem, potem. W sumie nie wiem, gdzie one znikają. Ja też nie wiem, bo to do nieba pomidorkowego. Lecimy z kolejnym gadżetem. Wracamy! Czas wyjaśnić, o co w tym chodzi. No więc tak. Wiesz, że prawdziwy magik nigdy nie wyjawia swoich sekretów. Ja nie jestem prawdziwym magikiem. Jakbym był prawdziwym magikiem, to bym właśnie zeskoczył z piętra. Nieważne. Dobra, Jakubie, o co chodzi? No bo patrz. Wcale nie jest podwójny worek. Wcale, powiem ci, że to nie jest podwójny worek. Nie? Potrójny worek. Potrójny? Ale tak, tutaj mamy te cyferki różne. Ale, gdy w woreczku przełożymy sobie wajchę. Przekładamy wajchę. I mamy inne dno. Otwiera nam się inny woreczek. A w tym dnie mamy cyfry też. Tylko, że tutaj mamy wszystkie 4, 7, 4, 7, 4, 7. Ale wiesz, że ja myślałem o tym. Myślałem, wow, ale bardzo wyciągnąłem akurat tą. Patrz, a jeszcze jest trzecia opcja. W tym przypadku nic nie ma. Oprócz dźwięku. Co? Ale zarąbiste. Dobra, cena 90 zł. Ej, dużo. Ale fajne. Jakbyś ocenił tak w skali 1 do 10? 8. Bardzo fajne. No. Nie, bo bardzo fajne, bo bardzo dużo możliwości. A teraz może zaprezentujesz ty coś. Dobra, okay. Idziemy. Kolejna sztuczka.
No wracamy i trzeba to wyjaśnić, jak to działa. No ja jestem bardzo ciekaw, proszę powiedzieć widzom, jak to się robi. Tak to się robi, widzicie to pudełko? W tym momencie pudełka już nie ma. Aha! I możemy włożyć tutaj do środeczka. Nikt nie zauważy, totalnie nikt tego nie widział. Widzicie, znowu jest puste. Jak głowa moja. Koszt 45 zł. A wrażenia niezapomniane. Podobało ci się? Bardzo mi się to podobało. Serio? Troszeczkę wymaga to praktyki, bo ci to troszeczkę dużo zajęło. To są gadżety dla początkujących iluzjonistów. To wiadomo, że ich poziom będzie tak jak ja, czyli słaby. Czyli tym faktycznie nie oczarujesz swojej rodziny na. Ale możemy, możecie rozczarować. Jak byś ocenił to w skali od 1 do 10? 4. 4. Bo niby teoretycznie fajnie, ale jak patrzcie, jak to wygląda. No właśnie, co to jest? Bo wiesz, jakbyś wyjął królika, okej. Okay. Jakbyś wyjął mi auto na przykład, albo coś pięknego. To powinny być kwiaty. No, o właśnie! Czemu to nie są kwiaty? Znaczy, to są kwiaty. Aha, nie widzę no tego. No nic, czas na kolejny trik. Skibili baba boom. Mamy linę, nie? To jest zwykła, klasyczna lina, widzicie. Co można z liną zrobić? Ale co można z liną zrobić? Na przykład bierzecie sobie linę tak i, uwaga, lina twardnieje. Oj tak! I wiecie dlaczego? O, już nie. Czekaj, to się wytnie. Ale jak nam lina stwardnieje, to wystarczy, że pstrykniemy palcami i ona opada. Kuba, pstryknij. Stare, magiczne palce. Magiczne paluchy. A tak naprawdę... My się nie tłumaczymy. Tego się dowiecie potem. I wracamy tutaj. Czas wyjaśnić zagadkę tego pudełka. Czy pomidorek wróci do nas, czy nie wróci? Tego nie wiemy. Teoretycznie pomidorek to się nigdzie nie wybrał. Pomałaś nas? Nie, ja tylko zrobiłam sztuczkę. Przy zamykaniu wystarczy sobie przesunąć ten... Ja szczerze nie wiem, na jakiej zasadzie to polega. Po prostu wiem, że trzeba przesunąć w jedną stronę i on po prostu tam jest. A teraz jak zrobię, zamknę i przesunę tą tylnią część, to do mnie wraca. Ej, to jest cudowny sposób. To jest naprawdę bardzo ciekawe, bo sam ja naprawdę nie wiem, jestem na jakiej zasadzie... pewny, jak to działa. Ja też nie jestem pewna. On chyba zostaje jakoś przymknięty w tej części. Ale w jaki sposób przymknięty? Spoko rzecz na ukrycie pieniędzy. Tak. Ktoś otwiera, patrzy, nic tam nie ma, a ty tylko znasz jeden myk, że wystarczy to przesunąć i wtedy to jest. To naprawdę spoko. Pytanie, ile pieniędzy by się zmieściło? Ile pieniędzy by się zmieściło? Może tyle, ile by kosztuje. Czyli 40 zł. Wydaje mi się, jak na takie pudełko, solidny plastik, całkiem spoko działanie. No ja uważam, że git, jakby... Chyba okej, cena. Tym magicznym trikiem nie zaimponujesz pewnie nikomu. To nie jest taki trik, żeby się zrobił wow! Ocena. No ja bym dała takie mocne 6. Niech będzie 6,5. Okej. A teraz zobaczymy, jak ocenimy. Co to w ogóle jest? Tego, akurat nawet nie wiem, co to jest. To wygląda trochę jak kieliszek na jajku, jak się gotuje na twardo i potem się je. Trochę tak, trochę myślisz dobrze. Ale zobacz to. Otwieramy to, a w środku nie ma jajka. W środku jest czerwona kulka. Teraz, panie i panowie, zamykamy tą kulkę. Pum! Jest kulka i myślicie, ale przecież kulka jest w środku, nie? Nic bardziej mylnego. W środku nie ma. Wow, jak to działa? Tego się dowiecie potem, po reklamach. Drodzy państwo, czas na prawdziwą magię! Wow, tego się nie spodziewałem. No dobre, co? Dobre, ale to nie jest akurat to, co dzisiaj wam pokażę. Jakubie, tak? Jesteś moim przystojnym asystentem. Poproszę cię o papierosa. Palisz? Nie palę, ale mam, przypadkowo mam. Przypadkiem ma, znakomicie. Wyciągnę jedną. No wiecie, wyskakuje ta jedyna. I proszę bardzo. Dziękuję. Wygląda to jak zwykły papieros, tak? Jest zwykłym papierosem. Ale gdy teraz przyłożę go do ust, stanie się coś niesamowitego. Stanie się magia. O kurwa! A do wyciętych scen został podgłonie. Chyba gdzie to jest? Dobra, jeszcze raz, wracamy. Do studia. Tak. To jest zwykły papieros. Zwykły papieros. Trzymam tak tego papierosa. I widzicie, papieros, nie? Patrzcie, tu jest papieros. Szkibiry baba, bum, 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 bum. Dalej jest. Nie ma. Ej, wow. Niezłe, co? Rzuciłeś palenie. Rzuciłem palenie. I pewnie jesteś ciekawi, jak on to zrobił. Robimy się potem. Dobra, a tak naprawdę wystarczy tylko i wyłącznie odwrócić ją paluszkami i ona staje się taka wiotka. Ona ma po prostu taką jedną stronę, w którą jak ją obrócicie, widzicie? To twardnieje. To ona twardnieje. To tam są takie chyba tulejki, które się po prostu tak... Tak, się zakładają się na siebie. No. Ale powiem wam, że spoko. Tylko, że słychać to trochę. Cena? 40 zł. Dużo. Uważam, że trochę dużo. Kawałek starej szmatki, która jest owinięta wokół plastikowej rurki. To nie jest taki
mega banalny jakby efekt. To nie jest taki, że tandetny, wiesz, plastik. No nie. Całkiem spoko. Typu... Całkiem spoko. Ale 40 zł. I dla mnie 7. Dla mnie 6. 6,5. 6,5, dobra. Mam jeszcze jedną rzecz. Dawaj. Bo to jest kolejna linia, bo szum jest fanatykiem lin. Tak. Też żółty kolor, więc się zgadza. Ale wiecie, co możemy zrobić? Co możemy? Możemy wsadzić sobie do jednej dłoni. Tutaj dajemy. Tak, tak. Teraz. Byłeś najgorszym magikiem. Nie, jestem najgorszym magikiem. 3. Powiedz magiczne słowo powiedz. Abrakadabra! Chciałem na większą kreatywność. Dobra. Puf! O, i patrz to, co się dzieje. Magia się dzieje. Tego się nie spodziewałeś. Nie znam żadnych magicznych słów, jestem żenującym asystentem magika. Dziękuję, przepraszam, dzień dobry. A! Proszę! Proszę i patrz! Proszę bardzo! Patrz, jak to działa, niesamowite, co? A gdzie jest lina? Nie ma liny. A, nie ma liny. No to zupełnie nie ma liny. Wsadziłeś ją sobie do ręki. No ale już jej nie ma. Na pewno? Nie, no patrz, gdzie miała być ta lina? Nie, no nie ma. No totalnie nie ma. Ej, ale fajna chusteczka, czekaj. Witamy z powrotem. Wróciliśmy. Żeby wyjaśnić zagadkę pełnego papierosa. Czekaj, jak nie kurna auto, to samolot teraz. Stary, ja tylko czekam, nie wiem, łódź jakby tu teraz płynęła. To byłoby super. Albo tratwa. A tam jest twoja łódź. A, nie widać ją. A tu jest tratwa, ale rare. Dobra, ile kosztował ten papieros? Jak to działa? Musimy wyjaśnić. Już ci to tłumaczę, jak to działa. Proszę państwa, bierzecie taki papieros. Ogólnie cokolwiek, co możecie włożyć do czegoś takiego. Wkładacie go. Macie linkę przyczepioną tutaj do tyłu koszuli bądź koszulki. I jak naciągniecie i puścicie, leci. Tylko równie dobrze z tym papierosem moglibyście zrobić tak, patrzcie. I lepiej nawet wychodzi. Stary, i oszczędzasz 15 zł, tak. Bo tyle kosztował ten gadżet. Czyli jak go oceniamy? 1 na 10. 1 na 10. Ale za to wydaje mi się, że mam coś lepszego. Wow! I widzieliście jakiś taki trik, żeby przebić balona igłą. I to nie jakąś byle jaką igłą. Ta igła jest gruba, jak na igłę. No, jak na igłę, bardzo gruba. W sensie, nawet nie tylko na igłę. Dla mnie jest ultra gruba. To racja. Trochę w to nie wierzę, ale podobno. Jak ta igła jest na tyle magiczna, że przebije balona i balon nie pęknie. Trochę się stresuję, bo ja nie lubię wystrzałów balonów. No. O! 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 Udało się! Jestem w środku. Jesteś... ale to jest dużo miejsca. That's what she said! Tego się nie spodziewałem. A ja przejdzie na wylot z drugiej strony? Chyba tak. Ja się boję. A ja się też boję. Jeśli przejdzie na wylot... Oooo! Wow! Patrzcie to! Upatrzcie! I to jest balon! Dobry. Przebiłem balon! Ej, to jest super! To jest dobry trik! I patrzcie! 3, 2, 1... Co jest?! Ej, jak ty to zrobiłeś?! Zaraz to wyjaśnimy! Wow, stary! Ej, to była niesamowita sztuczka. Tak. Wracamy, czas poznać rozwiązanie tej zagadki. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawa. Wiesz, jak to działa? Że tu nie ma kulki. A teraz patrz. Wróciła. No dobra, nie do końca wróciła, ale wiecie, o co chodzi. Ile za to dałeś? 15 zł. Ej, to jest uczciwa cena. To jest uczciwa cena. I to jest taki fajny, przyjemny trik, żeby pokazać dziecku. Masz dziecko? Tak, do 5 lat. Tak, do 5 lat planujesz dziecko. I, ale też jest dobrą zabawką dla Belli. Patrz. No, Bella. A nie, to biorę, bo ona się jeszcze zabiła. Tego się nie spodziewaliście, wow. Co? Jak to działa? Magiczna chusteczka. Dawaj, jak to działa? A wyciągnij ją całą, dasz radę? Nie, to jest maksimum. Aha. To jest maksimum, jakby więcej nie da się. Okej. No nie ma co oszukiwać, tak to wygląda. Czyli to jest po prostu chusteczka? W linie. W linie. No i powiem tak, i efekt, działanie, no nie imponuje to. No nie, w sensie, o, mamy fajną linę, tak, cyk, ale możemy linę, uwaga, zamienić. Ej, zrobiłem to lepiej. Ej, zrobiłeś to lepiej ode mnie, no. No nie? Wystawało tutaj. No to, tak, ale zrobiłeś to lepiej. Czekaj, szczerze. Jeszcze raz. Weźmiecie tą linę i zrobicie. Jeszcze raz. I wystarczy, że zrobicie. Jesteś całkiem dobrym magikiem. Smarka. Chociaż. Znam takich czarodziei, co potrafili zniknąć z życia. Tak, po prostu czyjegoś. Byli go i nie ma, nie było. Mam tak zrobić? Nie. Wystarczyło, że zrobił tak pewien ojciec. Całe szczęście nie mój. No mój też nie. Szczęściarze. Cena? Czy cię zaskoczę? Bo też kosztuje 40 zł. Serio? Ej, drogie to jest bardzo. Jakbym miał wybrać jakąś linę kiedyś, to wybrałbym tą linę. Ja też bym wybrał tą linę. Bo ją możesz pokazać magiczną sztuczkę, zawinąć wokół szyi. No i czas wyjaśnić to, jak to działa. Na samym początku powiem koszt.
75 zł. Co? Proszę, żeby nie miał pierdziele stary. Głośne, no głośne. No. I musisz powiedzieć, ale to musi być magiczna igła. Kurde, tu nie ma nic magicznego. To jest tylko po prostu ostra, ostry metal, a na końcu dodałem oliwę. Do ognia? Bo oliwa jest sprawiedliwa. No, no, to i jest po sprawiedliwe. Prostu... Ja się boję, tak czy siak będę zakrywam. Zrobię to jeszcze raz. To ja nie po prostu wchodzi, a oliwa blokuje dostęp powietrza. A pytanie? Jest to dziurka, powietrze ucieka. No. Wiecie, czy warto? Wydaje mi się, że trik jest fajny. Fajny trik, a to powiedz mi, jakbyś miał taką małą, zwykłą igłę i byś ją otoczył w oliwie, to tak samo by zadziałało? Wydaje mi się, że powinno zadziałać. Czyli nie musisz kupować tak ogromnej igły, tylko zrobiłeś to na pokaz filmu. Mam kompleksy, tak. Ale tak. 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 Voldemort też miał kompleksy, dlatego miał czarną, dużą różdżkę. No.